kanapie już pierwsi goście. Może zaczniemy od konkretów. Kiedy możemy spodziewać się waszej drugiej płyty? Dobry! O tak, proszę się przedstawić. Ja jestem Mateusz i mam dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego, masz rację. Ci naprawdę są Mateusza. Dziękuję. Tak. Mateusz ma tylko raz w roku. Potwierdzone. Może czegoś się napijesz. Wiosna, nie mam dzisiaj imieniny. Wczoraj wyzdrowiałem i dzisiaj się napiję, a jeśli chodzi o płytę, to planujemy ją wydać 1 grudnia. I, no i zobaczymy, czy uda nam się zrealizować nasze marzenie, to znaczy moje. To znaczy jakie? To znaczy moje nasze. Chodzi o to, takim, żeby właśnie wydać się tą płytę 1 grudnia. Łukasz, a nie, tak, Łukasz. Łukasz, wytłumacz mnie. On mi nie złożył mi życzeń. Okej, ale nie, to jeszcze będzie wszystko w tym, po drodze. Obiecane. Tak. Czym różni w takim razie się debiutancka płyta od tej, która teraz wyjdzie? Wiesz co, trudno powiedzieć tak dokładnie. Na pewno jest trochę mniej kawałków góralskich, jest więcej tekstów Wiosny, autorstwa. Nie tylko moja muzyka, jest Anna Wiosna-Rogowska, też ma tam swój udział. Maciek Szymonowicz będzie na płycie, będzie Jan Mendrala, czyli gość tu znany z płyty Etnoelektro, który śpiewa tam. I teraz też tam szykujemy z nim kawałeczki. Tak, widziałam te kawałeczki. I proszę ja ciebie, czym się różni? Kolejny etap, no taki czas, taka wena, to przyszło z kolorowego wszechświata, z szarego wszechświata. Takie impulsy dotarły, tak zacząłem tworzyć. Jest kilka kawałków tam z przeszłości, które gdzieś tam stworzyłem jakiś fragment, a teraz po prostu doszlifowałem. Trudno tak mówić. No. Ta płyta też teraz nabiera takiego ostatecznego szlifu, bo to jakbyś określił swoją muzykę? Ojejku. Najłatwiejsze pytania są najtrudniejsze. No serio, także... wiesz co, nie wiem, jeżeli nie musimy, to nie ma sensu określać. Po prostu. To jest takie ty tam ty. W takim razie bardzo mnie ciekawi, jak czuliście się na Woodstocku, jak przyjęła was w sumie rockowa publika, można nazwać, bo to z tym kojarzy się Woodstock. Właśnie Wiosna fajną rzecz powiedziała, że to, zacytuję, że Woodstock nie jest jednak publiką rockową, tylko po prostu publiką Woodstockową. Rozumiem. Czyli po prostu jest zabawa i tyle. Są wspaniali ludzie na pewno i... Nie, muzyki rockowej i nierockowej jest po prostu dobra albo zła muzyka i oni oceniają tymi kategoriami i dają pozytywną energię. Czyli dobrze się czuliście, no, podsumowując. Mieliśmy szczęście, że nikt nas nie wygwizdał. Ja się nie odzywam, nie? Było bardzo, 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 bardzo pozytywnie. Taki jak to nazwał Mateusz, takiego ryku, żeśmy nie słyszeli nigdy, jak na Woodstocku. Jak się zacytowaliśmy. Jak się troszeczkę. Mateuszu. W takim razie, gdzie wspaniale, wam gra się... Powiem ci, że Woodstock, sorry, nie? Ej, poczekaj. Nie? Dobrze, rozumiem, masz tyle do powiedzenia. Dzięki, no właśnie. Mamy dużo czasu. Tak? Także... O, wspaniale. To wiesz co, Woodstock, wspaniały koncert. Od pierwszego kawałka, wiesz, duża koncentracja i od razu ciepłe przyjęcie. Morze ludzi, nie wiem ile tam było tych ludzi. Jurek mówi, że przed sceną jest 120 tysięcy, a jeszcze za sceną, no to nie wiem... 600. No ogólnie było, nie wiem, 600 tysięcy. A kąpiel w błocie zaliczyliście, czy nie poczuliście do końca klimatu? Ej, ale tego pytania miałaś nie zadawać. No ale widzisz, rozwinęłam się. Nie było czasu na kąpiel w błocie. Bardzo ludzie rozwijają. Naszym... No właśnie, jak to z tym waszym rozwojem, skoro już w rozwoju jesteśmy? No, ja się tam staram, no. Kąpię się w błocie codziennie. Tak? Może... To mi ominęło, nie? Trochę miast już zwiedziliście, macie może jakieś swoje ulubione, gdzie najchętniej gracie, czy... Powiem ci, że Poznań jest w czołówce, tak, najbardziej. Tak. I Klub Esku zdecydowanie też. Ja się bardzo cieszę. To może w takim razie, skoro jesteśmy przy Poznaniu, lokalne pytanie, co wam się kojarzy z Poznaniem? Czy... Centusie. O nie, proszę, nie. Dobra. Nie, tyle z Poznania, to jest. Niestety nie możemy tego wyciąć, bo program jest na żywo, także przypominam, program jest na żywo. Pyry. Pyry. My się jeszcze musimy dużo nauczyć, to raz. A dwa to, no pyry, tak. No. Pyry, czyli dwie literki. Pyry, naduś bilet. Mi się jakoś nic z Poznaniem nie kojarzy. Jeszcze raz, co z tym biletem? Naduś guzik, odbij bilet, dokładnie widzisz. No i Boże, drogi. Czyli inaczej.
każdym razie może inne, przejdźmy do następnego pytania. Czy po prostu będziemy przechodzić do następnych pytań. Czy według was jakieś miasto można nazwać, tak, że to jest, tak jest, jedzie ten prym imprezowy taki? Powiedzcie, że Poznań. Nie, za mały. Warszawa, czy to nie Warszawa? Ostatnio Sopot prym już mocno... Rozwija. Wiesz co, każde miasto jest inne, Sopot właśnie odwrotnie, inne kawałki. Rozwija. W Sobocie... Sopot kiedyś był bardzo mocny, teraz gdzie chcielibyśmy, żeby było więcej. Jeśli chodzi o Sopot... Albo nie. No nie wiem. No Sopot wspaniałe miejsce też, jeśli chodzi o to, jak nas ludzie przyjmują. W Poznaniu wspaniałe miejsce, jak nas ludzie przyjmują. Kraków wspaniałe miejsce, jak nas ludzie przyjmują. Radom wspaniałe miejsce, Gliwice, jak nas ludzie przyjmują. Niedługo koncert w Radomie. Każde miasto ma inny charakter, inny region. Po prostu przyjeżdżać i czerpać garściami. Ale dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, tak, i gracie w poznańskim klubie, tak, Esku. Także co przygotowaliście? Jaki to będzie program, że tak powiem, koncertu? Czy to będą stare, nowe kawałki, stare i nowe? To może ja się wypowiem tym razem? Chętnie. Może Mateusz tym razem. Może Mateusz, dajcie mu powiedziałeś. Dzięki. No. Czekałem na tą chwilę. Cisza. Na pewno będzie etnoelektro, materiał z etnoelektro. Na pewno będą kawałki z nowej płyty. To znaczy kilka tych kawałków z nowej płyty. Chcemy zagrać kawałek, którego jeszcze nie graliśmy w takiej wersji, jak zagramy. Ja chcemy zagrać dzisiaj. Roboczo się nazywa Sentimental. Ten kawałek jest takim zmieszaniem góralskiego śpiewania z angielszczyzną wiosny. O. I co, no? I trzeba przyjść. Na pewno pod Jaworem zagramy. Na pewno zagramy pod Jaworem. Teledysk jest świetny, w ogóle oglądałam naprawdę teledysk Michał świetny. Także dziękujemy. W programie, zostańcie z nami. To znaczy, jeszcze nie kończymy. Teraz mam dla was takie pytanie. Nie wiem, każdy artysta chce mieć jak największą liczbę odbiorców, ale czy czasem nie tęsknicie za czasem, gdy wasze koncerty były bardziej kameralne? Czy teraz są jakby bardziej masowe, ale z drugiej strony właśnie dodatkowa liczba osób daje wam większą energię? Nie wiem, jak się na to zapatrujecie? Nasze koncerty ciągle bywają kameralne. No tak, że jak czy najbardziej, znaczy, no dokładnie. Skupiam się na tym, że właśnie Woodstock, Heineken. Jest i tak. No, czyli wiesz, gracie też nadal kameralnie. No, lato to jest czas. Tak, nie, no jak najbardziej, dokładnie to. Tak. Zima, jesień, wiosna. Po prostu nas coraz więcej ludzi rozpoznaje. I w związku z tym jesteśmy zapraszani w nowe miejsca co jakiś czas. Często więcej miejsc. I tak to się różni, nie? A przedtem byliśmy zapraszani w mniejszą ilość miejsc. Tak naprawdę to mi się teraz, coraz lepiej nam się gra często, chociaż nie, no cały czas są wspaniałe rzeczy, na które wiesz, coś... Czyli impreza imprezie nierówna może. Tak, no, tak, no wiesz, to impreza no, to jest wspaniała rzecz, że się ludzie bawią, ale jednak muzyka, nie? Muzyka też i... Znaczy ilość nie przechodzi w jakość, jeżeli chodzi o imprezę, tak mi się wydaje z mojej perspektywy. Że to wcale nie jest powiedziane, że jak jest dużo ludzi, to będzie dobrze, a jak jest mało, to źle. Wcale nie. To różnie, przynajmniej z mojej perspektywy. Zobaczymy, jak dzisiaj w Esku słyszałam, że będzie pękało w szwach, naprawdę. Bilety wyprzedane. Tak? Wiesz co? O, wspaniale. No, dobre informacje. Mam nadzieję, że się dopcham do sceny. Może jakoś mi pomożecie, zapamiętajcie. No, pomożecie, pomożę. Tak, nie no, wiesz co, no, jak sobie pomagamy, to sobie pomagamy, tak? No po prostu, nie? Pierwsza płyta odniosła wielki sukces, znowu to podkreślę. I nie wiem, pisarze zawsze mówią, że najtrudniej jest napisać drugą książkę, kiedy pierwsza odniosła sukces. Czy czujecie jakąś presję odnośnie tej sytuacji? Ja się czuję komfortowo. Lepiej dużo niż przy nagrywaniu pierwszej płyty. Nawet w studio. Ostatnio jakby byliśmy nagrywać, to poszło nam tak sprawnie, że nie mogliśmy nawet uwierzyć, że tak sprawnie nam poszło. Tak, zazwyczaj to jest męczarnia często. Zeszła płyta była dosyć trudna, teraz nam chcieli. No szkoda, że tak krótko, no. No serio, no. No nie, no bo zupełnie inna energia jest. Mamy więcej zaufania do siebie nawzajem, jeśli chodzi o właśnie tworzenie, mamy więcej swobody. Ten ponad rok, który minął od wydania pierwszej płyty, dużo nas nauczył i też otworzył na zupełnie inne, wiesz, inspiracje,
inne dźwięki. Kwaser, którego nagrywamy w studiu, mocno się zdziwił, jak bardzo na przykład mi się zmieniła skala głosu przez ten rok. To granie koncertowe to umożliwiło, więc... Popuszcza nam. Tak, jest coraz lepiej, Ja się obawiałem o to, że... Bo rzeczywiście ten pierwszy materiał był wspaniale przyjęty, za co jestem, no, jestem bardzo szczęśliwy w związku z tym. I co można więcej chcieć, nie? I się martwiłem, że nie będzie znowu takie uderzenia, że ja nie martwiłem się o muzykę, o przestrzeń, o tam, wiesz, jakieś szczególiki, ale trochę się martwiłem o formę takiego uderzenia, żeby znowu te cyk, 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 cyk poskładać jakąś formę uderzenia. I się okazało, że to jest cały czas i co jakiś czas się, rodzą nowe pomysły właśnie na to uderzenie. Jest, dzieje się na to uderzenie. Jest. Bałem się, aczkolwiek jest co przedstawić na tej płycie, więc teraz po prostu tylko, wiesz, flow, czas, wspólna energia, wspólna praca, charuwa, nie? Teraz mam bardzo dużo pracy po prostu i fajnie, bo właśnie czuję, że w koło mam zgromadzonych ludzi, którzy, bardziej się mogę na muzyce skupić niż tam, wiesz, na tym, żeby do kupy ten projekt jakby... Trzymać. Tak, już tak. Poukładało się tam, dotarliśmy się bardziej, odpuściło nam i zakwasy. Dymy hajduka. To musimy się przyznać, to jest taka niebywałość tego projektu, że my właściwie nie gramy prób. Mieliśmy jedną próbę w aucie. I najczęściej nowe kawałki testujemy na koncertach. Mhm. Albo prawdziwie muzyka na żywo. Tak. I to jest naprawdę. Czyli dzisiaj też możemy się tego spodziewać. Tak. W kameralny koncert. Nie będzie kameralnie, naprawdę. No będzie kamer. Nasz kolega nazywa się Kamer. Wokalista, który Maciej Kamer Szymonowicz, któremu się zepsuło sprzęgło i nie dojechał na czas na wywiad. Przyszliśmy przeprosić. Przepraszam. A, nieważne. Następnym razem, słuchajcie, za rok. Nie mam takiej potrzeby. Z nową płytą. Nie, przed trzecią. Już was zamawiam, także... A nie, to płyta jeszcze powinna... No dobra, nie wiem. Sprawdź kalendarz. Może być... Okej. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo nam przykro, że dopiero za rok. A to chodziło chyba o ten... Co za nie tak. Tak? Zostańcie z nami. Zapraszam na krótką przerwę.